Witam serdecznie szanowne miłośniczki i miłośników mądrości. Na imię mam Damian i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o pozytywnym wpływie filozofii na człowieka, na dzieci i na nasze zdolności poznawcze. Dzisiejsze moje rozważania są oparte o artykuły znajdujące się w serwisie filozofuj.eu. Linki do nich znajdziecie w opisie. Jest to serwis stworzony przez czasopismo Filozofuj, które zajmuje się popularyzacją filozofii. Czy filozofia jest inwestycją w przyszłość? Według Światowego Forum Ekonomicznego 3 spośród 10 najbardziej poszukiwanych umiejętności na rynku pracy w 2020 to rozwiązywanie skomplikowanych problemów, krytyczne myślenie i kreatywność. Tak się składa, że akurat filozofia zajmuje się każdą z tych umiejętności. Jaki z tego wniosek? Ano taki, że w przyszłości, gdy rutynowe zajęcia przejmą maszyny, to ludzie będą potrzebni do wyjątkowych rzeczy, do twórczych rzeczy, kreatywnych rzeczy, więc jeżeli zastanawiasz się nad wartościowymi, przyszłościowymi studiami, no to warto uderzyć w filozofię. Dlaczego dzieci potrzebują filozofii? Do ciekawych wniosków w latach 60. doszedł profesor filozofii Matthew Lipman, który stwierdził, że jego studenci, choć chcą zmieniać świat, to nie potrafią nawet sformułować rozsądnych wniosków i osądów. Jego zdaniem byli oni za mało elastyczni w myśleniu. Stąd powstał u niego pomysł na stworzenie P4C. To ruch wprowadzający nowe metody nauczania dzieci oparte na dialogu. Nauczyciel ma wprowadzać dzieci w świat zadawania pytań i krytycznego myślenia, a on sam ma monitorować jakość ich przemyśleń. Zdaniem Lipmana, klasy powinny być społecznością zadawania pytań. Dzieci to urodzeni filozofowie. Dzieci są ciekawe świata, nie mają uprzedzeń i nie znają stereotypów. Potrafią zakwestionować każdą nową informację. Daje im to świeższe spojrzenie na świat. Wszystkie nauki są przesiąknięte filozofią. Od fizyki, poprzez psychologię, prawo, stają ciągle przed filozoficznymi zagadnieniami. Dzieci uczące się filozofii od najmłodszych lat będą potrafiły spojrzeć na nią jak na pełnosprawną naukową partnerkę, która da im nowe, lepsze podejście do różnych naukowych problemów. Dzieci są najlepszymi filozofami. Już na to zwrócił uwagę Nietzsche, że dziecko patrzy na świat bez tych pojęciowych naleciałości, patrzy na świat takim, jakim jest, świeżo. Również uważam, że taki kurs na przykład profesora Lipmana z filozofii byłby przydatnym narzędziem, które by wzmacniało w dziecku tą potrzebę zgłębiania prawdy. Filozofowanie z dziećmi przeciw terroryzmowi. UNESCO po atakach w Paryżu zaczęło promować program edukacji filozoficznej dla dzieci. Ma on nauczyć dzieci krytycznego myślenia i stanowić podstawę dialogu międzykulturowego. Program ten ma zachęcić dzieci do racjonalnego i analitycznego namysłu nad światem i nie przyjmowania gotowych prawd bez ich sprawdzenia. Jedna z wykładowczyń zauważyła, że jej pytania doprowadzają dzieci do własnych wniosków bliskich etyce Epikura czy filozofii Kanta. Filozofia pomaga dzieciom w nauce. Filozofia ma ogromny wpływ na światopogląd. Każda ze stron pilnuje, by ta druga strona nie przeforsowała własnej koncepcji filozofii. Na przykład, dla ateisty nie jest korzyścią nauczanie treści teistycznych lub dla wiary kształcenie umiejętności krytycznego myślenia. Dla nas nabycie takich filozoficznych umiejętności jest niewątpliwą korzyścią, ale dla innych, na przykład polityków, ideologów, dziennikarzy, przywódców religijnych czy marketingowców, już niekoniecznie. Pewni uczeni wykazali, że wczesnoszkolna edukacja filozoficzna pomaga szybciej opanować inne nauczane przedmioty, na przykład matematykę oraz umiejętność czytania i pisania. Wystarczyło, że 9-10-latki raz w tygodniu przez 40 minut uczęszczały na zajęcia z filozofii, na których dyskutowały o takich kwestiach jak prawda, sprawiedliwość, przyjaźń, wiedza.
Myślę, że właśnie z tego powodu, że filozofia nie jest wolna światopoglądowo, jest problem z wprowadzeniem jej jako obowiązkowego przedmiotu do polskich szkół. Jak z badań wynika, polskim dzieciom zajęcia z filozofii mogłyby znacząco pomóc w nauce innych przedmiotów. Błądzą ci, którzy coś mają. Dobro płynie z wywłaszczenia. Mówiłem, wasza buda to dno. Tu jest szkoła. To kompletnie odpalone. Wszędzie nagie tyłki. Widziałem, jak spacerowały. I? Rousseau, matura, filozofia. Nie tykaj tyłków. Nauczanie filozofii w szkole zmienia sposób myślenia uczniów. W amerykańskich placówkach, w których odbywają się lekcje filozofii, uczniowie uważniej słuchają wypowiedzi rówieśników, akceptują inne punkty widzenia oraz lepiej formułują swoje zdanie niż w szkołach, w których dominuje nacisk na pomyślne zdawanie ze standaryzowanych testów. Wystarczy tylko odpowiedni bodziec, na przykład może to być pytanie typu: czy jesteśmy prawdziwymi ludźmi, czy tylko wytworem wirtualnej symulacji. Na tak sformułowany problem 10-letnia uczennica bez wahania odpowiedziała zgodnie z kartezjańską formułą: myślę, więc jestem. Według Alison Cohen, nauczycielki filozofii, filozofia nie musi być nauczana w pełnym wymiarze godzin. Wystarczy, że będzie obecna na innych lekcjach. Na przykład jako logika na matematyce, etyka na biologii, czy metafizyka na zajęciach z języka angielskiego, u nas z polskiego. Filozofia w przyszłości stanie się bardzo ważna i lepiej chyba postąpić tak, jak pani filozof proponuje, połączyć przyjemne z pożytecznym, bo filozofia będzie tak samo ważna, jak nie bardziej, jak teraz jest informatyka i język angielski. Filozofia. Jedyny GPS w świecie przekonań i wartości. Obecnie ludziom coraz trudniej jest się rozstać ze smartfonem czy tabletem. Według pewnych badań uzależnienie od nich potrafi doprowadzić do zaniku umiejętności współodczuwania. Dzieci, które spędzają więcej czasu online, są o wiele mniej zdolne do rozpoznawania uczuć innych ludzi, a nawet swoich własnych. Filozofia ma być lekarstwem na tę apatię. Podczas nauczania, gdy pojawiają się odpowiednie pytania, na przykład: czy jesteśmy równi? Czy powinniśmy szanować autorytety? Czy można usprawiedliwić odebranie życia? Udzielenie odpowiedzi na takie pytania wymaga zaangażowania własnych przekonań i zmusza do głębszej osobistej refleksji. Jestem przekonany, że w życiu każdego człowieka nadchodzi taki czas, gdy zadaje on sobie fundamentalne pytania, takie jak: kim jest, jak żyć, skąd pochodzi, dokąd zmierza. Te pytania nie są łatwe, a odpowiedzi na nie bywają jeszcze trudniejsze. I nierzadko zmuszają nas one do zakwestionowania swojego dotychczasowego systemu wartości, a nawet zmiany swojego życia. Pod tobą 1000-stopowa przepaść. Dzwonisz do trójki najlepszych przyjaciół. Biegną ci na pomoc, ale boją się, że próbując cię wciągnąć, sami wypadną. Zaczynają się cofać. Spadasz. Ale żyjesz. Wolałbyś jednak nie sprawdzać swoich przyjaciół. Wiesz, że nie możesz na nich polegać. Nie byłoby lepiej zignorować prawdę o nich i pozostać przyjaciółmi? Myśl logicznie, dzieciaku. Czyli po co dzieciom logika? Dzieci są naturalnie wyczulone na kłamstwo i brak sensu w wypowiedziach, więc tym chętniej uczą się przystępnych reguł logicznych i potem bezwiednie wykorzystują je w praktyce. Umiejętność logicznego myślenia sprawia, że dziecko może uporządkować własny tok rozumowania, wyciągnąć wnioski i je uzasadnić. Zapoznając dzieci z regułami logicznego myślenia, dajemy im potężną broń przeciw manipulacjom psychologicznym i językowym. Ponadto, umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania jest niezbędna np. w ekonomii, naukach przyrodniczych, praktyce prawniczej czy medialnej. W warunkach domowych dziecku można wplatać w zabawę wątki logiczne, podsuwać mu papierowe labirynty, szachy, proponować mu rozwiązywanie zagadek logicznych lub zabawę w śledztwo w stylu Sherlocka Holmesa. Zagrajmy w filozofię.
Dixit to gra planszowa, lecz jej istotę stanowi zbiór karcianych ilustracji, które dzięki bajkowej formie dają wiele możliwości interpretacji. Te zaś bazują na skojarzeniach dzieci. Najczęściej formułowane są pytania związane z zagadnieniami egzystencjonalnymi lub z pogranicza psychologii. Inną grą jest Story Cubes, której wersję podstawową stanowi zestaw 10 kostek. Każda z nich ma na ściankach odmienny zestaw ilustracji, przedstawiających jakiś symbol, np. klucz, chmurę, wieżę. W wersji filozoficznej można wykorzystać 2 lub 3 kostki do postawienia pytania. Losowość łączenia się symboli tworzy wyobraźnię dzieci zaskakujące, lecz proste skojarzenia. Filozofowanie bez barier. Gdyby ktoś się zastanawiał, czy w Polsce naucza się dzieci filozofii, to jest na to odpowiedź. Filozofowanie z dziećmi w Toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu. Pomysłodawcami spotkań są Malwina Barcikowska i Tomasz Klejna. Spotkania odbywają się co miesiąc i przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Na każdym z nich są poruszane poważne zagadnienia, takie jak pojęcie piękna, czasu czy dobra. Przykładowe spotkanie na temat zabawy. Spotkanie zaczęło się od humorystycznego okrzyku jednego z młodych uczestników, Gucia. Platon to mój ulubiony filozof. A pamiętacie, kim był filozof? Kontynuował Tomasz. To przyjaciel mądrości, odpowiedziało jedno z dzieci. Zgadza się. Filozofem jest ktoś, kto zadaje dużo pytań i jest ciekawy świata, wyjaśnił Tomasz. A po co jest zabawa? Zapytał. Potem następuje burza mózgów i dzieci wymieniają się swoimi myślami. Prowadzący pilnują tylko, aby te myśli nie wybiegły zbyt daleko poza temat. Autorzy spotkań mówią, że czasami dzieci na zajęciach same proszą o rozmowy na wybrane tematy. Wynika to z ich przemyśleń, ale również z sytuacji życiowych, w jakich się znajdują. Ja naprawdę uważam, że filozofia ma sens. I powinniśmy ją traktować jako ćwiczenie duchowe. Niekoniecznie jako wykład z historii filozofii, z przepytywania, kim był Platon, Sokrates. Chciałbym, aby filozofia była w szkołach dostępna od najmłodszych lat. Aby nauczyciel był takim przewodnikiem dziecka, ku prawdzie. Całkiem poważnie zastanawiam się nad tym, jaki byłby człowiek, kiedy byłby od najmłodszych lat wychowywany w duchu filozoficznym. Piszcie swoje pomysły w komentarzach. Chętnie je poczytam, czy to byłby już nad człowiek. No właśnie, jaka byłaby ta osoba? Zapraszam na konferencję naukową Jak uczyć filozofii i etyki w szkole, która odbędzie się 10 i 11 marca 2017 roku w Gdańsku. Organizowana jest przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz czasopismo Filozofuj. Więcej informacji pod linkiem w opisie. Zapraszam. Jeśli spodobał Ci się ten film i w przyszłości chciałbyś zobaczyć takich więcej, to lajkuj, komentuj i udostępniaj film. Oraz subskrybuj kanał. Prawdziwych miłośników mądrości zapraszam na grupę Szanowni Miłośnicy Mądrości oraz na stronę filozofuj.eu, na której znajdziesz więcej genialnych artykułów.